Pani marszałek, Wysoka Izbo, komisja na wielu, w czasie kilkudziesięciu godzin prac dokładnie przeanalizowała wszystkie argumenty, które mogłyby nieść, które mogłyby sugerować, że procedowany przez nas projekt w jakimkolwiek artykule jest projektem niekonstytucyjnym. I na podstawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego, także na podstawie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i analiz konstytucjonalistów, komisja wypracowała taki projekt, który nie niesie ryzyka uznania ten projekt za niekonstytucyjny. Rzeczywiście komisja odrzuciła drugi projekt, równolegle złożony projekt poselski obok rządowego, złożony przez posłów Solidarnej Polski. Komisja odrzuciła ten projekt, dlatego że tamten projekt tworzył zmianę kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. A to, o co naprawdę chodzi w tym projekcie, żeby ten projekt nie niósł znamion projektu, który mógłby nawiązywać do odbytej kary i mógłby sugerować, że w jakikolwiek sposób zostaje ktokolwiek ukarany po raz drugi za ten sam czyn, niezgodnie z tą zasadą niekarania dwukrotnie za ten sam czyn. W związku z tym tamten projekt został odrzucony i ja bym proponowała, jeśli państwo z Solidarnej Polski chcą zgłosić go ponownie, by przeanalizowali wyroki Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, bo należałoby go zmienić. I jeszcze jedna rzecz. W tym projekcie ustawy nie ma mowy o żadnych firmach ochroniarskich. W związku z tym polecałabym lekturę z druku 1818 i wtedy państwa wątpliwości będą wszystkie rozwiane. Dziękuję bardzo.